Top 10 polskich seriali wszechczasów, część pierwsza. Miejsce dziesiąte, Czarne Chmury. Pułkownik Krzysztof Dołgiert, pruski oficer i polski szlachcic, wypowiada służbę w wojsku elektorskim. Miejsce dziewiąte, Zmiennicy. Młoda dziewczyna w przebraniu mężczyzny, zatrudnia się jako kierowca w miejskim przedsiębiorstwie taksówkowym. Miejsce ósme, Wojna Domowa. Anula i Paweł są nastolatkami mieszkającymi w jednym bloku. Ich opiekunowie przyjaźnią się ze sobą, lecz mają całkowicie inne podejście do wychowywania swoich podopiecznych. Miejsce siódme. Czterdziestolatek. Opowiadał o zabawnych perypetiach inżyniera Karwowskiego i jego rodziny. Inżynier Karwowski to sztampowy przedstawiciel klasy średniej. Miejsce szóste. Dom. Serial opowiada historię mieszkańców pewnej kamienicy przy ulicy Złotej w Warszawie. I losy zostają wplecione w wydarzenia związane z odbudową stolicy.